oglądania kolejnego odcinka Faktów Czwórki Zostań w Domu. Zaprasza Tosia. W programie zobaczymy. Pierwsze miejsce Natalii w ogólnopolskim konkursie Siedzę w domu i piszę. Miłą niespodziankę zrobiła nam Natalia z 8C, wygrywając konkurs Siedzę w domu i piszę. Niezmiernie miło nam poinformować wszystkich, że Natalia z klasy 8C zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim dla dzieci i młodzieży pod tytułem Siedzę w domu i piszę. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania o życiu w czasie epidemii, ekologii lub na temat uniwersalnych wartości moralnych takich jak szacunek, uczciwość, odwaga, odpowiedzialność czy mądrość. Organizatorem zmagań literackich była Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Na konkurs napłynęły 192 prace w 3 kategoriach wiekowych, a w jury zasiedli wybitni ludzie pióra, znani i lubiani autorzy książek dla dzieci i młodzieży. Dorota Koman, przewodnicząca. Marcin Kozioł, Katarzyna Majkier, Katarzyna Rerych i Irena Koźmińska, prezes Fundacji ABC21 Cała Polska Czyta Dzieciom. Natalia doskonale wykorzystała czas domowej izolacji do rozwijania swojego talentu pisarskiego. Jej pracę możecie przeczytać na stronie Cała Polska Czyta Dzieciom. Gorąco polecamy i gratulujemy. Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie na moim balkonie. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i nie nudzicie się za bardzo w swoich domach. A jeśli tak, to serdecznie polecam Wam korzystanie z wszelkich książek i może ktoś z Was pokusi się o napisanie własnej powieści. Może tak jak ja weźmiecie udział w konkursie i będziecie mieli satysfakcję z osiągnięcia. Natalko, skąd pomysł na wzięcie udziału w konkursie? Siedzę w domu i piszę. Do udziału w konkursie zachęciła mnie moja wychowawczyni poloniska, pani Monika Miłoń. Gdyby nie ona, tak naprawdę nawet bym nie wiedziała, że ten konkurs się odbył, także jestem jej bardzo wdzięczna. Można było wybrać jeden z 3 tematów. Który ty wybrałaś i dlaczego? Wybrałam temat życia podczas epidemii, ponieważ jest to dość powszechny temat i łatwo uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Dodatkowo interesuję się medycyną, także od razu pomysł powstał w mojej głowie i przelałam go szybko na papier. Opowiedz nam w skrócie, o czym jest twoje opowiadanie? Moje opowiadanie jest o nastolatce, która pomimo, że jest w grupie ryzyka, ponieważ jest chora na astmę, pomaga innym. Czy masz w planach rozwijać swoją twórczość literacką? Zanim wzięłam udział w konkursie, byłam w czasie pisania własnej książki, także teraz czuję satysfakcję po wygraniu konkursu, także myślę, że do niej wrócę i również dostałam wsparcie ze strony fundacji, także czuję się zmotywowana do działania i idę pisać. Jaki typ literatury najbardziej lubisz? Może masz swoich ulubionych pisarzy? Najbardziej lubię czytać literaturę obyczajową, ponieważ książki, które dotyczą każdego z nas, mogą nas naprawdę wiele nauczyć. Jak każdy mal książkowy, posiadam swojego ulubionego pisarza, aczkolwiek mam zasadę nie dzielenia się jego imieniem i nazwiskiem. Ale mogę serdecznie polecić każdemu serię wieści Krystal Sutherland i wiele innych, także jeśli ktoś nie ma co czytać, to zapraszam do mnie. Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów. No i czekamy na jakąś książkę. Dziękuję za uwagę. Wszystkich, którzy chcieliby przeczytać moje opowiadanie Walczący oddech, zapraszam na stronę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. A oto fragment pracy Natalii. Kiedy budzę się w środku nocy, otacza mnie przytłaczająca ciemność. Jestem zlana potem, a pościel przemoczona jest do suchej nitki. Płuca palą mnie żywym ogniem. To właśnie brak możliwości zaczerpnięcia powietrza mnie zbudził. Przed oczami latają mi mroczki, ale zmuszam mój niedotleniony mózg do pracy i wzywam pomoc. Zbagatelizowanie biegunki i bólu mięśni okazało się kolosalną pomyłką. Nie były to objawy stresu, a koronawirusa buszującego w moich trzewiach. Nie muszę pytać, czy wynik kobiety spod apteki jest pozytywny. Mój stan jest żywym dowodem na obecność choroby. Nawet gdybym chciała zapytać, co z nią, nie dałabym rady.
Zapraszam Was do przesyłania kolejnych materiałów. Trzymajcie się, pa pa!